powiedzieć, że jest to dla nas już kolejna wystawa, czyli Składkowski peregrynuje, po Polsce. Jak to się wszystko zaczęło? Bo to jest bardzo ciekawa sytuacja. Jakim sposobem, jakim cudem trafił Składkowski wszystkie archiwalia, właściwie no może nie wszystkie, bo właścicielem części jest archiwum w Toruniu. Część trafiła do Instytutu Sikorskiego w Londynie, a zaczęło się to zupełnie nietypowo. W czasie moich wakacji, które spędzałam w Londynie, dostałam dyspozycję od ówczesnego prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej, który nawiązał kontakt z rodziną Składkowskiego, o tym, że mam nawiązać kontakt z żyjącą w Londynie panią Jadwigą Dołęga-Moskowicz-Składkowską. I to był taki główny sygnał, że należy coś dla Gąbina i coś dla pamięci o Składkowskim zrobić. Tą osobą, tym prezesem był pan Zbigniew Łukaszewski, a dzisiaj ze mną jest mój zastępca, wiceprezes, a jednocześnie syn nieżyjącego już prezesa, Lech Łukaszewski. Proszę, pokaż się, Leszku. Chcę Państwu powiedzieć, że tak, Państwo Składkowscy wyłączyli się z życia emigracji w Londynie. Przeżywali bardzo trudne chwile. Składkowski został, Państwo na pewno jako historycy to wiedzą, bądź czytali, że został oskarżony o kradzież, o defraudowanie majątku i tak dalej, i tak dalej. Stąd też pani Jadwiga była tą osobą, która właściwie trzymała wszystko w swoich rękach, a Składkowski pisał. Pisał wyłączając się z normalnego życia. Tych notatek, które pisał, jest bardzo, bardzo, bardzo wiele. Nie wszystkie zostały wykorzystane przez niego w pisaniu powieści. Część dotarła do nas jako inedita, czyli maszynopisy, które nie zostały opublikowane. Mój kontakt z panią Składkowską był taki, że próbowałam znaleźć telefon. Telefonu oczywiście nie było, więc szybko napisałam na podany adres list. I następnego już dnia, bo tak działa poczta w Londynie, następnego dnia obudził mnie telefon. Dzwoniła wtedy ponad 90-letnia pani Jadwiga z ogromną prośbą, żeby do niej dojechać. Ponieważ z moim angielskim było tak, że ja nie znam tego języka, ale znalazłam znajomą, która ze mną pojechała. Ogromna radość, bardzo ciepła, sympatyczna osoba pani Jadwigi, która w czasie mojej pierwszej już wizyty podarowała pamiętnik Sławoja. I ten pamiętnik przywiozłam do Gąbina. Były nawet plany, żeby przewieźć płytę nagrobną Sławoja do Gąbina. Nie udało się na cmentarzu londyńskim. Nie było takiej możliwości, żeby to przewieźć. Kontakty moje z panią Jadwigą były aż do jej śmierci, czyli do 2007 roku, a w tymże 1995 roku pani Jadwiga, wówczas osoba w bardzo podeszłym wieku, zorganizowała przesyłkę pierwszych darów dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej. Następne dary, ale już do Muzeum Ziemi Gąbińskiej, które zostało utworzone w 1997 roku, przesłały zgodnie z ostatnią wolą pani Jadwigi opiekujące się jesienią w Londynie bratanice pani Emilia Mostowicz i Małgorzata Podpora. Od tej chwili mamy stałą ekspozycję poświęconą Składkowskiemu i tak jak powiedziałam, próbujemy zgodnie z życzeniem pani Jadwigi, żeby ta postać
była żywa, próbujemy nawiązywać kontakt, jesteśmy w stałym kontakcie z rodziną, tak ze strony Składkowskiego, jak ze strony pani Jadwigi. Chcę Państwu powiedzieć, że jest to, co dzisiaj tutaj oglądacie, to jest ogromna praca. Pan dyrektor Krystyny Banki, która zmobilizowała nas 2 lata temu do wykorzystania materiału. Opracowała piękne wydawnictwo, opracowała plansze, które macie Państwo okazję oglądać. I peregrynuje z Gładkowski. Pierwszą wystawą wyjazdową były Kielce, gdzie w 2010 roku wmurowano na budynku gimnazjum ówczesnego, w tej chwili liceum imienia Żeromskiego, tablicę poświęconą Składkowskiemu jako absolwentowi tego gimnazjum. Należy on do grupy sławnych ludzi, którzy to gimnazjum kończyli. Żeromstacy są z tego bardzo dumni, między innymi Karolik Grudziński, między innymi prawnicy, między innymi malarze, pisarze. Następna wystawa to był Turek. Dzisiaj Państwo macie tę wystawę w Toruniu. Następnym punktem będzie Pomiechówek, taka mała miejscowość międzyregionowa na Nowym Dworem Mazowieckim, gdzie 15 lat temu powstało gimnazjum, jedyne w Polsce imienia Sławomira Felicjana Składkowskiego. Jak wspominają dawni mieszkańcy, sam Składkowski woził na podwaliny tej szkoły cechły swoim wojskowym samochodem. To tyle, jeśli chodzi o to, jak to się zaczęło, jak my dotychczas próbujemy tę postać promować. Odchodziliśmy tak dosyć hucznie na poziomie już takim ogólnokrajowym rocznicę śmierci Składkowskiego, która była w 2007 roku. I tak stopniowo udostępniamy, żeby była możliwość zapoznania się z ciekawą postacią. Myślę, że nastąpiły takie czasy, że można już otwarcie mówić. Historia wyjaśniła pewne rzeczy i dlatego bardzo cieszę się, że jesteśmy dzisiaj tutaj. Składkowski, może jak będziecie Państwo oglądać rysunki, które są. Ja powiem to, co wiem od pani Jadwigi, bo to są rzeczy nigdzie nie spisane. Sławoj miał zwyczaj, ponieważ miał zdolności plastyczne, miał w zwyczaju robienie prezentów swojej żonie, jak widzę, notabene trzeciej żonie, na każde urodziny. Według starego kalendarza ta data przypadała 18 sierpnia, według nowego 31 sierpnia. I w każdym roku Sławoj dla swojej Jagusi, bo tak ją nazywał, robił jakieś rysunki, oznaczając je datą. Chcę Państwu powiedzieć, że bardzo ciekawa historia opowiedziana przez panią Jadwigę, a to czego tutaj Państwo nie znajdziecie, to historia ostatniego rysunku, w którym pani Jadwiga mówi: Sławoj zawiózł mnie do Trąbina. Myślałam, że to jest jakaś demencja starcza, bo mówię, ta osoba opowiada o czymś, co nie miało miejsca. Ale pani Jadwiga obiecała, że napisze powieść z lat dziecięcych i młodzieńczych Gładkowskiego i zbierała do tego materiały. Dlatego też ostatnią rzeczą, którą narysował Składkowski na jej urodziny, był plan Dąbina, który narysował rok wcześniej, ale z datą 62 rok. Była to jednocześnie data jego śmierci. Zmarł równo w dzień jej urodzin. Tylko tak jak mówię, rysunek
był narysowany rok wcześniej. Miał kłopoty ze wzrokiem, myśl mówił, że potem może tego nie zrobić, ale po prostu taki ciekawa historyczna rzecz. Ja dziękuję, nie będę zabierać Państwu czasu, bo na pewno jesteście zainteresowani, jak wygląda wystawa. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i wszystkiego dobrego.